Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem kosmetycznym. Będą jeszcze trzy perfumy, ale o tym za chwilę. Głównie będą to kosmetyki. Będzie to zamówienie z e-kobieca, zamówienie z Allegro. Jeszcze jedną rzecz, którą ostatnio dostałam, a jest warta uwagi. Także już nie przedłużam. Jeżeli chcecie zobaczyć, co ciekawego mam Wam dzisiaj do pokazania, to zapraszam Was do dalszej części filmu. Od razu muszę Was uprzedzić, że za oknem strasznie wieje, także może być w tym filmie słychać podmuchy wiatru. Ale zacznę w tym momencie od perfum, bo już je jakiś czas mam, już je testuję. Mogę co nieco Wam o nich powiedzieć oraz oczywiście je polecić, bo są to inspiracje perfum, markowych perfum i jest to marka Apar. Tutaj przyniosłam Wam trzy pudełeczka. Mam nadzieję, że nie jest za jasno, bo akurat trzy perfumy zamówiłam już jakiś czas temu. Dwie damskie, i damskie przychodzą zazwyczaj w białych opakowaniach, i męskie przychodzą w czarnych. Ja zamówiłam sobie dwie inspiracje perfum, i pierwsza to jest Paco Rabanne Lady Million. A druga jest to Mugler Angel. Tak. Tak naprawdę nie wąchałam tych perfum oryginalnych, ale czytając na stronie dowiedziałam się, że naprawdę są nie do rozróżnienia, i faktycznie tak jest, bo jedną perfumę sprezentowałam mojej mamie. Była to perfuma Ceruti i powiedziała, że pachnie tak samo. Natomiast olemu zamówiłam Giorgio Armani Acqua di Gio, chyba tak. I muszę Wam powiedzieć, że jakość tych inspiracji perfumowych jest powalająca. Widzicie, olej tu już ma samą końcówkę i jest to przepiękny zapach, i jak on rano wychodzi do pracy, popsika się do perfumu i wraca po 8 godzinach do domu, to cały czas pachnie. Nawet ubrania, które zostawia w naszej garderobie, jak wchodzę do garderoby, pachnie cała garderoba, nawet po kilku dniach utrzymują się na ubraniach, oczywiście do pierwszego prania. Serdecznie mogę Wam je polecić, tym bardziej, że taka duża pojemność, bo to jest 50 ml, kosztuje 30 zł, więc tak naprawdę niedużo. Myślę, że za jakiś czas zamówię sobie kolejny zapach. Na razie, jak widzicie, te zużywam namiętnie, a Oli to już szczególnie, także niedługo muszę się zaopatrzyć. On musi się zaopatrzyć w kolejny zapach. Tak naprawdę brałam na oko te perfumy, sugerowałam się głównie zapachem, bo ja lubię słodkie perfumy. Te Angel są troszeczkę cięższe. Natomiast ta inspiracja Paco Rabanne Lady Million jest lżejsza, ale są to perfumy słodkie, takie, które ja właśnie lubię. Bardzo mi się spodobały, wziąłem na oko, może to było ryzykowne, ale bardzo jestem z nich zadowolona. Wysyłka jest bardzo szybka, chyba zamówiłam i na drugi dzień już były, także serdecznie mogę Wam te perfumy polecić. I teraz już przejdę do kosmetyków, bo trochę się rozgadałam. Zacznę od masła do ciała, właściwie balsamu. Na wiosnę chciałam coś bardzo, bardzo owocowego i tutaj zakupiłam sobie masło do ciała marki Isana z mango. Rewelacyjnie pachnie to masło. Nie jest to takie, aż nie jest to aż taka bardzo gęsta konsystencja jak typowego masła. Raczej powiedziała, że jest to gęste mleczko. Pachnie rewelacyjnie, słodko. Nie kosztowało dużo, bo około 10 zł. I naprawdę zapach długo utrzymuje się na skórze, ale jedynym minusem jest to, że strasznie, strasznie długo się wchłania, więc jeżeli wolicie coś, co wchłania się szybko, ja też coś takiego wolę, no to raczej nie, ale mogę mu to wybaczyć, bo zapach jest rewelacyjny. Czegoś właśnie takiego owocowego bardzo szukałam. Fantastycznie pachnie, ale
mówię, jeżeli nie przeszkadza Wam to, że to długo będzie się wchłaniać, to polecam Wam serdecznie. Ale myślę, że za jakiś czas, bo ja jadę z Magdą, jedziemy na targi EkoCuda, także może tam coś kupię. Kolejną rzeczą jest coś, co przywiozłam z Legnicy i to muszę Wam pokazać. Jest to mydło marki Sejo. Nawilżające mydło wpłynie oczywiście do rąk, żurawinowa mafinka z witaminą A, E i F. Tak naprawdę ja nie wiem, gdzie moja mama kupiła, nie znam tej marki. Natomiast jest to duże mydło, półlitrowe, ale jak to pachnie, to jeżeli wiecie, gdzie kupić tą markę, ja się jeszcze mojej mamy podpytam, no to koniecznie, bo powiem Wam, że żurawiną to też pachnie, ale to pachnie piankami marshmallow. Tak, dokładnie taki sam zapach jest w tych mydłach do rąk marki Ziaja, tych właśnie marshmallow, tam jest peeling, chyba krem do rąk i właśnie mydło do rąk. No pachnie fantastycznie, jest z pompką, a szata graficzna również jest wspaniała. I teraz moje zamówienie z Ekobiecej, bo ostatnio zamówiłam sobie 5 produktów, które już przetestowałam po pierwszym razie, bo byłam na uroczystości rodzinnej i pomalowałam się używając wszystkich kosmetyków. Także co nieco już mogę Wam powiedzieć, zamówienie z Ekobiecej, bardzo fajny sklep i również Wam polecam. Zamówiłam produktów, których nie miałam, które mi się skończyły, a które mi się bardzo, bardzo przydają, bo patrzę w lusterko, że mój makijaż dzisiaj wygląda bardzo, bardzo dobrze. Więc zacznijmy od bazy, bo bazę miałam z Manny Kadar, ale to była baza silikonowa i praktycznie mam już jej sam koniec. Chciałam Wam pokazać, o, miałam taką próbeczkę z Big Glossy, ona była silikonowa, bardzo dobra. Natomiast, tak jak powiedziałam, już prawie się skończyła, więc potrzebowałam czegoś nowego i zdecydowałam się na Maybelline Face Studio Prime. Jest to baza nawilżająca, 30 ml i jest to kremowa baza. Bardzo dobrze się rozprowadza i bardzo ładnie wygląda na niej podkład. To już widzę w lusterku i powiem Wam, że fantastycznie, nie ma żadnych podkreślonych skórek i myślę, że będę jej bardzo często używać, bo niestety jak nie użyję bazy, to niestety jednak na nosie widać przesuszenie. Natomiast w tym momencie widzę, że nic nie ma, także mogę Wam ją serdecznie polecić. Jest tutaj 30 ml i ma taką malutką dziureczkę, malutki dzióbek, który bardzo ładnie wydobywa produkt, nie za dużo, tylko tyle, ile potrzebujemy. Kolejną rzeczą jest również baza, ale jest to baza pod cieniem marki Art Deco i ją również zastosowałam. Od razu muszę Wam powiedzieć, że będzie to produkt bardzo, bardzo wydajny. Już Wam wyciągnę i otworzę. Jest malutka i jest tu 5 ml, ale jest wypełniona po same brzegi. Jest bardzo kremowa i naprawdę wystarczy jej niewiele, aby nałożyć na powiekę. I muszę Wam powiedzieć, że cały dzień moje cienie się trzymały, ładnie podbija kolor cieni. Cienie się nie rolują, nie zostają w załamaniu. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj z bliska widzę, że bardzo, bardzo ładnie wygląda. Także to również jest dobry zakup. Sugerowałam się również opiniami, które były na Ekobiecej pod każdym z produktów. Powiem Wam, że 5 produktów wybierałam kilka godzin, także naprawdę wybór jest ogromny, ale żeby trafić na dobre produkty, no to potrzeba trochę czasu. Następna rzecz jest to eyeliner. Ja mam, nie mam dzisiaj jaskółek, tylko mam zaznaczoną górną linię rzęs z tym eyelinerem.
Jest to L'Oreal Perfect Slim. Również sugerowałam się opiniami. Miałam eyeliner, już wam pokazuję. Z Miss Sporty Cat Eyes Liner, ale ten a ten, no bez porównania, cenowo również się różnią, natomiast obydwa są w pisaku, natomiast ten z Miss Sporty, nie wiem czy to będzie widać, ma raczej grubszą końcówkę i nie jest tak dobrze i od początku nie był tak dobrze napigmentowany jak ten z L'Oreal. Ten z L'Oreal trzyma się naprawdę cały dzień, ładnie zastyga i zobaczcie, ma zupełnie inną końcówkę, cieńszą i naprawdę można z nią zrobić bardzo, bardzo cienkie kreski. No i jest super napigmentowany, także jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli mi się skończy, to raczej do niego wrócę, już do innego chyba nie. Przedostatni produkt jest to fixer i tego już zabrakło w mojej toaletce. Nie było dużego wyboru, natomiast zdecydowałam się na matte fix marki Revolution. Oil Control Fixing Spray. Ładnie utrzymuje makijaż. Ściąga ten taki straszny mat. Natomiast faktycznie nie jest to taka mgiełka, gdzie trzymamy i to się cały czas rozpyla. Tylko tutaj jest ten dyfuzor, trzeba go naciskać i faktycznie trzeba to robić z dużej odległości, praktycznie na wyciągniętej całej ręce, nie z bliska, bo ta mgiełka jednak ma dosyć skondensowaną tą wodę i większe krople, jeżeli popsikamy się z przodu, z bliska, ale jeżeli wysuniemy rękę naprawdę daleko, no to nie ma problemu. Zawsze można sobie przelać ten produkt do innego, natomiast mi absolutnie to nie przeszkadza. Także bardzo, bardzo fajny produkt. Miałam też kiedyś Shein, również fixer. Jeszcze wspomnę, że ten nie śmierdzi, tak, bo to często tak się zdarza. Miałam taki fixer Shein i on był w aerozolu i dawał bardzo fajną mgiełkę, ale potem jak się dyfuzor zepsuł, no to niestety już się nie dało go używać. I ostatnim produktem jest coś do ust. I zdecydowanie moje usta teraz wyglądają lepiej, dlatego że zaczęłam stosować peelingi do ust dosyć często. Oczywiście używałam miodu i cukru brązowego, bo to jest chyba taki najprostszy sposób. Natomiast jak już zamawiałam, to chciałam coś, co ma jeszcze w sobie olej kokosowy lub jakiś inny. I tu zdecydowałam się na markę Your Natural Side. To się chyba tak nazywa. I jest to peeling do ust z olejem truskawkowym w 100% naturalny skład. I tutaj mamy cukier, olej kokosowy, olej z migdałów, olej z pestek truskawek i olej z orzecha laskowego. Fantastyczny produkt, słodki oczywiście i bardzo ładnie nawilżający moje usta. Potem użyłam pomadki i widzę, że ona się ładnie rozprowadza, dobrze trzyma i nie podkreśla, mimo że jest matowa, suchych skórek. Jest to taki malutki, słodki, tylko wyglądający peeling. Był jeszcze chyba z rokitnikiem, natomiast zdecydowałam się na taki truskawkowy. Natomiast widzę, że trzeba go trzymać prosto, bo troszeczkę się tutaj do tego opakowania wylewa. Jest tłuste. W każdym razie bardzo dobry peeling i go mogę wam serdecznie polecić. On naprawdę nie kosztował dużo, bo tutaj mam rachunek. Pięć do ust, 10 zł, także naprawdę niewiele.
jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, także już go nie będę chować. I ostatni mój zakup, i nie jest to zakup kosmetyczny, bo jest to sprzęt, ale żeby mieć zdrową cerę, to myślę, że warty jest uwagi. Jest to sauna do twarzy z jonizacją. Wygląda ona tak. Były niedawno w Biedronce, natomiast ja już się spóźniłam i naprawdę w żadnej Biedronce go nie by, jej nie było, bo to jest sauna. I zamówiłam taką samą, jak była w Biedronce, z Allegro. Oczywiście trochę więcej musiałam zapłacić, natomiast już jak tylko przyszła, to w ten sam dzień ją użyłam i powiem wam, że jest to fantastyczny produkt. Widziałam na Allegro różne sauny do twarzy, różnie wyglądające, natomiast tutaj, jak widzicie, bo już nie będę jej rozpakowywać, design ma przepiękny, fantastycznie działa w 15 minut, pory są rozszerzone, potem nakładam maskę oczyszczającą, zmywam i powiem wam, że cera od razu wygląda inaczej. Ona działa tak jak u kosmetyczki Vapozon, tylko oczywiście ma inny kształt. Para super się wydobywa, jest bardzo taki ładny, błękitny przycisk. Po 15 minutach automatycznie się wyłącza, ma fajny taki zbiorniczek na wodę. I ma również nakładkę do olejków, bo również olejkami eterycznymi można parować twarz, na przykład chociażby do inhalacji, bo gdy jestem chora, to zazwyczaj inhaluję się stosując olejek eukaliptusowy i miętowy, natomiast to głównie jest do oczyszczania twarzy. Naprawdę skóra wygląda rewelacyjnie i jestem tak szczęśliwa z tego zakupu. Myślę, że niedługo może nagram test tego sprzętu. Pokażę wam, jak ja to robię, jak ja oczyszczam twarz, co warto zastosować, co robić, czego nie robić. Więc może taki nagram wam krótki film instruktażowy. I to wszystko. Tak, nie ma dużo rzeczy, ale myślę, że są to ciekawe produkty, więc na dole zostawię wam link do Ekobiecej Film, do firmy Apar, z której mam perfumy. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a ja widzę się z wami już w kolejnych filmach. Pozdrawiam!